Za tobą. Za chwilę dołączę do was przy bramie. Przepraszam bardzo. Czy mógłbym się panu przyjrzeć? To zajmie tylko minutkę. Wielkie nieba, cóż za umięśnione ciało. Zdolne do całego wachlarza odrażających aktów przemocy, jak mniemam. Co to ma znaczyć? To zapewne wiewiórka z drzewa świata. Ten apetyczny aromat. Czyżby... Przepraszam najmocniej. A tak, pyszna żywica. Smak orzechów z nutką kałamarnicy. Nie. Nie każdy może być kulinarnym odkrywcą. Czekaj, skoro jesteś ratatoskiem, dlaczego wyglądasz inaczej niż zwykle? To długa historia. Ale zgadza się. Otóż jestem ratatoskiem. A ten, którego zdążyliście już poznać, to zaledwie jedno z moich wcieleń. I w dodatku wyjątkowo paskudne. Różnimy się tak bardzo, że to w zasadzie już zupełnie inna wiewiórka. A propos... Z gryźliwką może wyjdziesz i się przywitasz? Spierdalaj, nie mam czasu! Można się było tego po nim spodziewać. Tak czy siak... Skoro już wyczyściłem całą żywicę, chcesz odzyskać nasiono? To nasiono? Tak jest. Konkretniej nasiono Yggdrasilu. Odkąd krasnoludy zastosowały swoją małą sztuczkę, żeby dostać się do nowych światów z mojego drzewa, trzeba mieć nasiona. Twojego drzewa? Owszem, mojego. Chodźcie, pokażę wam. To dlatego pan Brock potrzebował nasiona Alfheimu. Domyślam się, że macie bardzo ważne sprawy. Może podczas podróży opowiesz mi o waszej poprzedniej wizycie w Krainie Elfów? Jasne. Alfheim to pierwszy świat, który odwiedziliśmy dzięki twojej świątyni. Freya chciała iść z nami, ale Oden rzucił na nią klątwę. Nie może opuścić Midgardu. To straszne. Potem walczyliśmy z zastępami ciemnych elfów, żeby dotrzeć do światła. Włączyliście się w wojnę elfów? Nie z wyboru. Chcieliśmy napełnić Bifrost. To one zaatakowały. Ciemne elfy pokryły wszystko materią gniazd. Kiedy się jej pozbyliśmy, wróciły elfy światła. Zrobiło się jakby lepiej. To prawda. Alfheim. Szmat czasu. Nie jestem pewien, gdzie jest świątynia, ale to w niej znajdziemy ołtarz Grol. Trzaskana historia. Ano, coś takiego niełatwo naprawić. Widzę, że elfy nie przestały walczyć. Nie. W Alfheimie niewiele się poprawiło. O!
oszczędza Alfheimu. Nieprawda. Burze nawiedzały pustynię Alfheimu na długo przed Fimbulwinter. Zaczekam po drugiej stronie. Żywa pustynia. Chwilę. Słyszę tam coś. Coś dużego. Chyba cierpi. Co słyszysz? Wydaje mi się, że to jakieś zwierzę. Ale co przetrwałoby taką burzę? Pod pustynią biegnie sieć jaskiń. Próżno tam szukać wygodnego schronienia, ale ciemne elfy radzą sobie jak mogą. Tam. Świątynia Światła. Ołtarz Groły jest na szczycie. Wszystko w porządku? Tak, przyjacielu. Otwieramy skrzynię Norn. Zaraz przyjdziemy. Ojciec lubi skarby. A, rozumiem. Freyr nigdy nie wrócił do Alfheimu, prawda, Mimirze? Nie, nie. Ważniejszy był dla niego los jego własnej krainy. Chwilę. Brat Frey? Tak. Choć ulepiony z zupełnie innej. Widzę przed nami barykadę. Co to za lśniące skały? Kamień zmierzchu. Rzadki materiał, który formuje się długie tysiąclecia. Przepiękny, prawda? Zdarza się, że światło Alfheimu krystalizuje się na skale i zaczyna na niej rosnąć jak mech na drzewie. Najprawdziwszy cud dziewięciu światów.
Leo. Nie wiedziałem, że to tak działa. W ogrodzeniu jest dziura. O, bardzo sprytnie. Po lewej, bracie! Co się stało z Kwazirem? Widzowie go dopadli. No, jeden z widzów. O, Thor. Brat Frey, co ma z tym wspólnego? Dawno temu Freyr z Vanów wybrał się do Alfheimu i zobaczył, że tę niegdyś piękną krainę spustoszyła wojna. Postanowił użyć swych boskich mocy, by zaprowadzić między elfami delikatny. Warto dodać, że gdy opuścił Alfheim, wszystko się posypało. Miałem wspomnieć. Słyszycie? O nie. Wystarczy, proszę. Nie musicie tego robić. Nie chcemy was krzywdzić. Nie mamy wyboru. To my uwolniliśmy światło. Bomba? Na tobą! Czemu z nami walczycie? Mogliśmy wam! Atreusie, skup się! Nie znoszę Alfheimu! W środku sytuacja się powtórzy. Naprawdę nie ma innej drogi. A widzisz, żeby dawali nam wybór? Mówisz jak twój ojciec. Pewnie jestem naiwny. Nie, po prostu jesteś optymistą. Huh?
Dar od elfów dla Freyra. Musiał go tu zostawić, gdy wracał w pośpiechu do Vanaheimu. Co to jest? Amulet odpędzający koszmary. Pewnie dręczyły Freyra. Znając elfy, pewnie znajdziemy ich jeszcze kilka. Na razie lepiej idźmy dalej, bracie. Nie mamy do tego właściwych narzędzi. Jaka wysoka. Poprzednim razem weszliśmy górą. Nawet nie wiedziałem, że to wszystko tu jest. To starsza brama. Miała zachęcać elfy do współpracy, ale chyba od dłuższego czasu jest zamknięta. Jak mamy wejść? Chwyć koło, pokażę ci. Ja pierwszy. Atreusie, daj mi znać, jak będę w połowie. A teraz, co właściwie się dzieje? Ta pieczęć symbolizuje równowagę Alfheimu, gdy był tu Freyr. Światło i ciemność harmonijnie się uzupełniają. Jak to wygląda, Atreusie? Dobrze, chyba. Ojcze, teraz ty. Nieszczęśliwie dla Alfheimu, Freyr nie mógł się pogodzić z decyzją siostry o poślubieniu Odyna. Wrócił do Vanaheimu i zostawił ten świat w rękach losu. Miał swoje powody, choćby to, że Asowie próbowali go spalić. Brama się nie otworzyła. Na pewno jest równo? Tak, ale w samym świecie nie ma już równowagi. Ojcze, pociągnij w drugą stronę. Tak, tak! A ty, tyże, pchaj do przodu. Dobra robota, Atreusie. Ruszamy? Skąd w świątyni światła posąg ciemnego elfa? Tak właśnie wyglądały przed podziałem. Podziałem? Tak. Elfy nie... Dzieliły się na elfy światła i ciemni. Ten posąg przedstawia ich wygląd sprzed wojny, z czasów, zanim odkryły potęgę światła. Twarde światło. Nic się nie zmieniło. Nad drzwiami, kryształ światła. Dziwne, zwykle działało. Może potrzeba większego kopa? Kratosie, spróbuj rzucić toporem w kamień zmierzchu. Tak. Kamień na krótko nasyca twój topór światłem. Przydatne. Co to za dźwięk? Nie zamierzam ci psuć niespodzianki. To światło! Jezioro Dusz nigdy nie było tak niestabilne. Ano, Fimbulwinter, pamiętasz? No tak, destabilizuje światło.
Czyli dno Studni Światła to Jezioro Dusz. Tak. Po stworzeniu dziewięciu światów w jego wodach zaczęły się gromadzić dusze zmarłych. Kiedy elfy w końcu odkryły potencjał jeziora, wzniosły wokół niego świątynię, by wykorzystać tę energię. Wiele z nich uzależniło się od tej nowej mocy. I tak narodziły się elfy światła. Chociaż elfy światła pewnie nie będą zadowolone. Skoro o nich mowa... Spróbuję z nimi porozmawiać. Może... Pozwólmy naszym chłopcom działać, bracie. Elf światła z lewej! Na szczęście to, że wyrzekł się przemocy, nie znaczy, że nie może dewastować otoczenia. Bendy, ołtarz czeka. Kratosie, dokąd idziesz? Tylko się rozgląda. Czasem tak jest. A, ciekawość świata. Chodźmy. Zupełnie inaczej zapamiętałem tę świątynię. Była cała zniszczona i przemieniona w gniazdo. Te elfy korzystają ze światła, by wzmacniać świątynię. Siebie też, jak co widzę. Zdecydowanie wyglądają groźniej niż poprzednio. To byli tylko zwykli piechurzy. Im dalej w las, tym będą groźniejsi. Świetnie. Te elfy używają światła do budowania drzwi i wzmacniania się. A co chcą z nim robić ciemne elfy? Chcą, żeby wróciło do źródła. Naturalne zasoby Alfheimu są dla nich święte, a światło jest najcenniejsze. Ano, sukces elfów światła drogo kosztował ten świat. Po wzniesieniu tej świątyni tętniąca życiem pustynia Alfheimu zmieniła się w nękane burzami pustkowie. Widzę kolejny kamień zmierzchu. Rozumiesz te wiersze? Wytęż umysł, a zawsze znajdziesz jakiś sens. Liczy się perspektywa. Trzeba trafić kamień. Kolejne elfy światła. Zostawcie to mnie. Może to nie najlepszy pomysł.
Zacz po lewej! Ale one świetne! Kratosie, musimy iść tędy. Ojciec to wie. Po prostu lubi zwiedzać. Rozumiem. To nie przeszkadza. Z prawej, bracie! Dokąd wjedzie ta droga? Dobry trop. Witajcie, przyjaciele. Nie mamy złych zamiarów. Tyrze! Jalpa! Wracaj! Kolejny elf świat! Z lewej! Pójdź w lewo! Bomba światłości! Ciągle walczą. Ciemne elfy chcą, żeby dusze w świetle miały spokój, a elfy światła chcą z nich korzystać. Do tego to się sprowadza. Tylko które mają rację? To nie takie proste. I nie nam to oceniać. To sprawa między elfami. Mówiłem dokładnie tak samo poprzednim razem. Wiem. Yeah.
Dużo tych świetlnych drzwi. Fortyfikacje. Ano, nie uśmiecha im się wizja panowania ciemnych elfów. Drogą nie dotrzemy do ołtarza. Wiemy. Tu jest skrzynia. A, rozumiem. Wybaczcie mi. O, skomplikowane. O, sprytne zastosowanie topora. Kontynuujmy naszą spinację. Uwaga, z prawej! Atak! Za tobą! Otwieraj się! Dasz radę! Moja kolekcja poezji się powiększa, bracie. Skąd zaskoczenie? Mój lud słynie. To nie tak. To podziw. Nie będę wam przeszkadzał. Pójdź w lewo! Skierwa! Ah!
trwa! To było brutalne. Zaczekam po drugiej stronie. Nieźle skacze. Ten mistyk nas nie widzi. Na ziemi jest kamień zmierzchu. Może kamień zmierzchu nam z nim pomoże. Czapki z głów! Możemy iść dalej tędy. Ojcze, tutaj! Zaczyna coś łapać. Nigdy nie widziałem, by elfy światła tak dominowały w świecie. To nasza sprawka. Widać, namaścili nowego strażnika świątyni. Odpowiednika Svartaljofura. Króla ciemnych elfów. Pewnie odszedł do światła. Trzeba wyczuć dobry moment.
Szykuje się walka. Róbcie, co musicie. Jelpa! Spójrz w lewo! Bomba światłości! Uważaj! Wciąż nie rozumiem, jak tworzą świetlne mosty. Spójrz na ten posąg. Te kryształy. Elfy też takie mają. Kryształy wciąż tworzą świetlne mosty, ale teraz elfy je noszą. Sprytne. Prawie na miejscu. Czekajcie. Wydaje mi się, że wandalizm coraz bardziej go pociąga. Jeszcze trochę i zacznie tłuc ceramikę. Idziemy dalej. Przynajmniej zbliżamy się do celu. Spójrzcie w górę. Widzicie? W środku przestrzeń zdaje się większa. To wszystko cały czas tu było. Się przy tych frustrujących próbach. Pewnie wiesz o nich więcej niż... Nie pamiętam, kiedy ostatnio odwiedziłem normy. Może to i lepiej. Trzeba to zrobić trochę szybciej. Zmierzchu. Dobrze go znowu zobaczyć.
znowu to samo. Jarpa! Leci do ciebie kula światła! Za tobą, ojcze! Zapomniałem, jak to świeci. Znowu świetlne drzwi. Na tarczy tego posągu jest kamień zmierzchu, ale stąd go nie trafisz. Jasno! Myślicie, że można zakończyć konflikt między elfami? Gdyby Freyr nie opuścił tego świata, pokój mógłby trwać, ale teraz... Naprawdę chcesz winić za wszystko Freyra? Ta wojna zaczęła się długo przed jego przybyciem. Ale to on miał szansę położyć jej kres i uleczyć ten świat. Musiał wybierać. Wybrał źle. Może dla Alfheimu, niekoniecznie dla siebie samego. Może. Każdy ma prawo wybrać własną ścieżkę, niezależnie od jej celu. Tarcza przesunięta. Musi być jakiś sposób na przesunięcie kamienia zmierzchu w odpowiednie miejsce. Ach.
prawdy, że kiedy ostatnio tu byliśmy, zabiliśmy króla Ciemnych Elfów. Smutne wieści. Byłem ciekaw, jak się miewa Svartaliofur. Tylko się broniliśmy. Kiedy umierał, powiedział, że pomogliśmy złej stronie. Rozumiem. Atreusie, nadal słyszysz jakąś ranną istotę? Chyba tak. Ale może to tylko burza. Może uda nam się to zbadać, kiedy odkryjemy przepowiednię tajemniczej wieszczki. Tam, z centralnej komnaty, dostaniemy się na szczyt, kiedy już przejdziemy przez kolejne świetlne drzwi. Kratos naprawdę lubi zwiedzać. Bez granic. Ale co? Władza? Rozwój? Ambicja? Mało precyzyjne. Jest źle ustawiony. Może jeśli... Pozwólcie, że to przyspieszę. Kąt jest już odpowiedni. Dobrze. Polecam się. Światło Alfheim zapiera dech. Nic. Jak to? Poprzednim razem słyszałem mamę. Teraz już nie. Jej dusza zjednoczyła się ze światłem. Za sprawą sił starszych niż sam Odyn. Odnalazła spokój, Atreusie. Mam nadzieję. Kiedy ojciec wszedł do światła, to potem... Wszedłeś do wewnątrz światła Alfheimu? Tak. I nadal jesteś wśród nas, w jednym kawałku i zdrowy na umyśle. Powiedz mi, Kratosie, co tam widziałeś? Zachowam to wspomnienie dla siebie, ale byłem tam bardzo krótko. Tak ci się tylko wydawało. Byłem uwięziony. Atreus wiele ryzykował, by mnie uwolnić. Coś niesamowitego. Dobrze. Teraz do tryptyku Groen.